W zawodach wzięło udział blisko 200 osób w różnym wieku. Taka była bowiem idea tej rywalizacji, że wystartować w niej mógł każdy w wieku od 6 do 99 lat. Liczyły się tylko chęci i pasja do pływania. Często mieszkańcy spotykają się tutaj na basenie, pływają obok siebie, jednak nie mają możliwości jakiejś rywalizacji. Umożliwiliśmy im to, organizując takie zawody, więc mogli ze sobą rywalizować i generalnie bawić się. Zarówno młodsi mieszkańcy powiatu chrzanowskiego i nie tylko, jak również starsi. Najliczniej obsadzone były kategorie dzieci. Tam też toczyła się najbardziej zacięta rywalizacja. Dorośli jednak również dopisali i w zawodach wystartowało ich kilkudziesięciu. Walka w Cabańskiej Fali toczyła się w kilkunastu kategoriach wiekowych. Od najmłodszych siedmiolatków po kategorie powyżej 51 lat, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Była to też okazja do rywalizacji dzieci, które pływały kiedyś u nas, pływają w innych klubach, które pływają, trenują w WKS-ie SP8 Chrzanów, więc taka forma integracji całego środowiska pływackiego i myślę, że doskonała forma zabawy. Podczas mistrzostw najwięcej emocji wzbudziły wyścigi sztafet rodzinnych. W pierwszej kategorii sztafet zwyciężyli Wiktoria i Michał Ziober. Drugie miejsce zajęli Oliwier i Mariusz Gugała, zaś trzecie Janina i Patrycja Zając. W drugiej kategorii najlepsi byli Dominika i Artur Kiszka, zaś sztafety kategorii trzeciej zwyciężyli Aleksandra i Tomasz Łęczyńscy. Choć liczyła się głównie dobra zabawa i sportowa rywalizacja, organizatorzy przygotowali mnóstwo nagród dla uczestników. Nagrody mieliśmy, myślę, że bardzo cenne. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę, pamiątkowy upominek. Nagrodzeni dostali medale, sztafety rodzinne otrzymały puchary. Szczegółowe wyniki niedzielnej rywalizacji można znaleźć na stronie uczniowskiego klubu sportowego działającego przy SP8. Za rok kolejna, trzecia już edycja pływackich mistrzostw ziemi chrzanowskiej.